Siemano wam wszystkim, ludzie, jestem Sandaftot, witam was w kolejnym odcinku Borderlandsów, razem z redaktorką. Czemu kurdowali słowo prawo? Bo mogę. Rozumiem. Jak widzicie, jesteśmy na Traszkoście. O, tu ja tutaj sobie przy słupie. Prawda, na samym dole widać. Śmieciowe wybrzeże. I co zaszło? Nie przechodziliśmy kurde gierki nowe, bo stwierdziliśmy, że to jest zbyt duże menu teraz po czasu. Więc po prostu co zrobiłem? Użyłem edytora save'ów. Po to, żeby zrobić tamtego questa, dać nam nowego questa i żebyśmy się tu zrespili. Możliwe, że ta brama jest drogą w jedną stronę, ale na szczęście mamy tutaj subdot do szybkiej podróży, więc w razie, jakbyśmy musieli tu się tutaj tepnąć powrotem, będziemy mogli. Więc teoretycznie wszystko działa. Tak. Teoretycznie. Teoretycznie. A teraz idziemy eksplorować i sprawdzać, czy Dawid nie zepsuł całej gry, tak. Bawiąc się plikami. Nie no, całej chyba nie zepsułem, no bez przesady. Aż tak dużo nie. Zobaczmy jakie upgrade'y, może są już pomarańczowe, nie no, są dalej fioletowe tylko. Sadga. Team Modifikator klasy za 100 koła. Jest do kupienia. Klepie. Steve, ej, chłop tak czy nie sprzedaje tutaj? Czajnisz? Czekaj, bo ja miałam coś zrobić, już i pamiętam co. A to? Ja się miałem sprzedać, widzę. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Dalej nie wiem, czy lepiej używać granatów. O też. Ej, jak granaty mają żywioł, no. To jest to w jakikolwiek sposób istotne dla mojej postaci? Nie mam pojęcia. A teraz chodź. Dobra, jak wygląda to mapa? To mi pomogłeś? Ej, ale to ja nie wiem, jakich używać. Też Który nie wiem, jakich masz używać, no kurwa. Chodź, chodź, idziemy kurde tutaj do questa jakiegoś, na ratunek top-topowi. Chodź, chodź. Ok. Idziemy top-topa ratować. O, no i super. Tup. Jak mówię? To jest takie. No. Tak, to jakoś zielono tu mam wrażenie. Dosyć. W ogóle nie uważasz, że ta ilość biednych klaptrapów rannych jest przerażająca w tej grze? Trochę że... tak. Jak chłopy nas atakują. To jest takie sadkę. No bo słuchaj, no klaptrapy to chyba co jest. A nie możemy. Robociki nie możemy biedne, olać tych chłopów? Ja wolę sobie zabić. Okej, to jest śmiechowe, że my do jakichś live krabów mówimy chłopy. Tak ty uważam, tak nie mówisz, wiem jak ty uważasz. To twoja wina, to twoja wina. Hek, no moja wina, zgadza się. Dobra, dzień dobry. Zemszę się kurde na was za wszystkie godziny męczarni przy plikach z grą. kurde, odpłacicie mi się za to. Gin! Tak o. No, gin przepadnie w gówno wpadnie, chłop za tobą. No. To w ogóle one stoją w miejscach, czekają nie wiadomo na co. Nie, na to, że są. Przyjdzie ich zabić. No chyba F-kę tak. Włączam, bo idą na mnie. To włączaj. Się jeszcze raz. Once again. Once again? Ty kolejny wylazł. Cyk ciebie. Cyk. Shotgun. Dwa szoty wystarczają na jednego. Dobra, chodź do top-topa. Ty, bo tu chłopy są do nas strzelają już. Chodź, chodź. Bo tu zabawa jest. Nawet kagły już biegną. Nie no, chciałem zeskoczyć, zakładnie wieżyczkę postawić, a mi nie wyszło. A zabiłeś chłopa, którego chciałem sobie zabić. Jak się teraz skończyłeś? No cóż, tyle ci mogę powiedzieć, no cóż. To są za fioletowe kurki. Ty live'a krab do nich walił, czaisz? Live'a nam pomagała. Heh. Czyli jednak nie są one takie złe, a ty się na nich mścisz. No, najwidoczniej. Nawet są poboczne. Nie trafiam a... sobie. Ja też nie mogę trafić, to kurde jest inne rozwiązanie. Granat? Czy wyrzutnia? Wyrzutnia! Weź ja mam granaty, które leczą. No bo co mam w skrzynce? Ja my tu tak zrobimy skrzynkę, a tam się klaptem drzewo przecieka. O ty, wiesz, że kolejny idzie? Ty, chcę ten rewolwer. Aha. A tu kolejni na nas idą, nie wiem czy wiesz. Ja jak zwykle mam się sama... Nie wiem, co powiedziałem, sama. Sam zajmować wszystkim. Sama! Sama. Sama Daftosia. A ty jeszcze szpalkę wycebuliła. Zobacz, Zosia Daftosia. U ciebie. Na ratunek top topowy, śmieciowy wybrzeże. Dzień dobry. Zestaw narzędziowy mamy tutaj. Dobra, gdzie jest? Jest 100 metrów tam, może zniknę tego pinga. Tup. A jestem kurde, pójdę tu. Spadłam. Ja też. Trzeba podskoczyć chyba, wiesz? Jest co mówię? Skrzyneczka jakaś nie ma. Ty, gdzie to jest? Ja pierd... Jak mam się tam dostać? No tak troszkę... No na górze jakieś leży, nie wiem czy to widzisz.
Ty, a bo tu gówno płynie. Aga, ta co kurde ma jakiś fetysz gówna ewidentnie. Wcześniej widziałem Nie, jeszcze jak gówno płynie. Teraz pierwsze na co zwracam uwagę to, że bo tutaj gówno gówno płynie. płynie. Dobra, mam skrzynki trzy, znaczy szafki. Dobra, to lepiej powiedz mi jak się dostać tam długo je pozostaw. Bo ja chcę mieć A większy nie ekspozycję. wiem. No Tu się pomyśl. nie da, to idziemy od dupy strony. To jest Dupy jakieś strony? rozwiązanie. Może powyżej Tak. jakoś. W końcu Aurora jest kurde szeroka dosyć, zmieścilibyśmy się. A to Żyje takie czy nie? Nie no, trupy, już co ty chcesz? Zostaw trupy. Jak na minimapie nie jest na czerwono, to chyba nie. I słuchaj, tam już chyba dalej Zobaczyłam nie ma sobie. wejścia. No co tak, no. Słupy tam są. Ty! Blit. O, chyba że tam Nie no, gdzieś. czekaj, bo... Hej! Wierzę, że się da. To tędy Chyba myślisz, że się jednak nie. da? Nie Ja też myślę, bo próbuję. wierzę. A wiara czyni cuda. Ale chyba jednak się nie Mówisz? da. A może od drugiej Tak. strony jakoś, od strony tych wiesz, od strony ziomów, bandytów. I o, może tutaj jakoś? Ja O, pierdzielę, kto tę stoję. grę wymyślał? Stoję, ty, jestem. Jestem. Trzeba mieć Hop. ADHD, żeby Ty, tu wejść. jestem. Jestem na Jak? górze. To ja tam nie. Ja się poddaję. Ty się poddajesz, ja wiem. Ja tu jestem lepszy parkourysta. Byłbym kurde w śmiesznym nastroju. Jakby kiedyś się okazało, że No. na szczycie tej góry, albo na jakimkolwiek szczycie góry, była jakaś skrzynka w ogóle zarąbić, tak że te legendarne broni leżą. Chciałam ten rewolwer, ale powiem ci, że to jednak głupie. Mech, mech. Dobra, Jednak, idź oddaj questa jednak. laptopowi. A nie się tutaj, prawda? Mizrusz. Nie wiem, czy mizrusz to dobre słowo, ale służę. To coś na mnie drze. Nie wiem, ale Coś się ogólnie drze. to nie mistrzyłam się, tylko układałam sobie plecaczku i chciałam sobie popatrzeć, czy sobie broni nie zmienić. A ty mnie tu No. poganiasz. Proszę, klaptrak. Hop. Poganiu, poganiu. Bo ja poganem jestem. Enter! I mam większe Jak powiadam mi plecaczki Polacy. teraz. A ja muszę tego użyć sobie też. Gdzie to jest? O, tyk, 33 sloty. Pa, gdzie jestem? Pa. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. A ten Gdzie? klaptrap tam popyla sobie, tańczy. Gdzie ty je? Gdzie? Tam? O matko! No, a jest w ogóle coś do Gdzie zrobienia ty jeszcze? Nie. przyszedłeś? Idziemy kurde questa głównego robić. Ja sobie idę po róże. Zakochania się w niej. Zrywam z Panowie, tobą. Mam nową dziewczynę. swędzą mnie plecki, więc nie mów z domu. Hej. Tym bardziej z tobą zrywam. No, mówię, mam nową dziewoję. Zakochania się w tej róże. Echu, echu. Na końcu jest gówno, tak wyuważaj. No cóż. Róża też musi srać. Że jednak od głowy strony szliśmy, nie od dupy. No dobrze, Co? Jak od dobrze. głowy? Nic. Chociaż żeś od dupy strony, ale jednak od dupy to byliśmy na początku. Nie piszę. A, idź ty. No Tylko idę dupak właśnie. myśli. Idę do znacznika. Też idę. Top, 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 top. Wyzwanie Trochę pokonanie kiedy daleko mam. fragment klucza do skarbca, ty. Mieli już niedługo chyba klucz. No. Kiedy wszystkie fragmenty zdobędziemy i będziemy mogli skarbiec otworzyć. Tylko nawet nie wiemy jeszcze, gdzie on jest. Czy No wiemy? fajnie. No fajnie. Nie, ja nie wiem. Ja potem Co jakie ja mam? fajnie, kurde, widzowie będą płakać, bo się seria skończy. A przecież spokojnie mam jeszcze dwie części. Trzy? Cztery? Idealceki. Znaczy cztery części Borderlandsów i jeszcze jedna część kurde narracyjna. Za redaktorka powiedziała, że postaram się, prawda, pomóc napisy zrobić do niej. Bo jest po angielsku i spolszczenie do niej nie działa. Ale nie, bo ty coś mówiłeś, że jest jakaś coś tam na single player? No tak, to właśnie nie mówię. Tales from the Borderlands Okej. to się nazywa. Okay. Okej. Więc kurde postaramy się do niej napisy zrobić, ale zobaczymy czy wyjdzie. Ty, to nowe mowy, ty! Żurmówka jakaś tu była, ona się kręcić zaczęła. Widziałaś? Nowe mrówki! No Mamy, nowe mamy! mrówki. Nowe A tu mrówki stare mamy mrówki. na ogródku. Król Autentyk. pajęczych mrówek. Znaczy ja tu widzę Tam mocnego jakiś kur spalacza. jest. Temu w dupsko chcę strzelić i mi nie idzie. O, trafiłem. Zaprądzę ich. Postawiłem wieżyczkę. A kurde, jestem ciekaw jak wyrzutnie, jakie to jest skuteczne na nich. Dobra, no może i skuteczne, tylko najpierw musisz oddolecieć. A to już kurde nie jest takie proste. Dobra, król padł. Słaby ten król. Nie wiem kto mu króla nadał. Dobra, powiem ten shotgun, to ja mam wrażenie, że on się momentami przebija przez ich pancerz, nie? Naprawdę. Takie wrażenie odnoszę. Maybe, maybe. Ja wiem, że O. nie żyję właśnie. Też to widzę. Tyk.
Badaj. Będzie mnie coś? A zabiję sobie tego malucha? O, no właśnie. Okej. Okay. O, ty, co? A nie, to snajper. Myślałem, że to karabin. Myślałem, że to ten karabin, który ma 200 damage w sobie. A tu sadkę. Jakie masz kurde tarczę z regeneracją życia, czy nie? Tak, mam. Ty w ogóle właśnie, na którym level mamy tarczę? Nie, dobra, 23. Myślałem, że my jakieś mamy w luj stare tarcze. Ale wiesz co, też mam te, mam granaty, co żyćko podnoszą, tylko nie dały sobie rady. Też nie mam. Wiesz, no one teraz nie czasu trochę potrzebują. A mówię o tym, bo kurde walka z bossem daje. Ty, jak te fajne znalazłeś? A dla kogo? Właśnie jeszcze zaraz zobaczę. Tutaj, bo tam jeszcze idzie jedna mrówka. Właśnie to słuchaj, czy ja widzę mrówek kilka, z każdej strony tak trochę. Mam do nich rakietami. Ale się ładnie rozpaćkały. Okej. Okay. Artefakcik jak mam dla syreny. Do siebie. No. O ty. A masz go użyć, czy nie? Tak, użyłam go sobie właśnie. Chyba do trzeciego poziomu artefakt dostała. Iść w kolejne. Na... Chyba chciał trzeci poziomowy już. Na ten, przesunięcie fazowe. Nie, na przesunięcie fazowe. No, każdy artefakt jest na twojego skilla. Ale a. To żywioł ognisty, bo to jakby dodaje żywioł tylko. Tak działają artefakty. Ty co to kurwa jest? Aha! Ale to ma śmieszną oczkę. Czy to jest jakiś wielki skag? Zmutowany? Nie wiem, ale to jest dziwne. Wygląda dziko. W sumie spoko, że ta gierka ma taki styl, ale rysowany, bo trochę byłoby... To jak Hive. Dziwne? Okej! Okay. Znaczy, z tego się będą jaki? Tyru i raków. Z tego się będą jaki respić. Trzeba to szybko zabić. Zabij zanim złoży jaja. No serio, to respi jaki, dobra. Wyrzutnij jaki ty do boju. Nie wiem jak skuteczna jest, ale mam amunicji trochę mam. Także. Ja może ze snajpy w niego będę walić. To staje się w te oczka walić. Oczka mówisz, dobra. No bo w oczka kryty wchodzą. Tego co zauważyłem. Nie wiem, ja nawalam kurde na pełnej z wyrzutnej jakiet. Tak o. I bardzo nie ładnie może cię schodzi. Nie na razie w ogóle. Nie wiem, on zaraz pada. Także no. Tyle by było. O, znaczy, mam destroyed the hive, no i łatwo. Siema. Kurde, ty! A te jaki to kamikaze, nie wiem czy widziałaś. Nie, nie. No, doświadczony jak kamikadze. Uuu, poleciało coś fajnego poza hajsem? Nie, ja widzę, że się w ogóle nie przydałam w tej walce, nie? Jakby... No, powiem ci, wyrzutne jakie to dobre. Ty, przez niego się przejść nie da. O, jeden typ... Jak mu warga chodzi, ty? Drabki pośmiercne ma chłop. Jak mu warga chodzi? No, chodzi mu warga. Zaraz ci powiem, no chodzi. Jest w ogóle coś ciekawego? Ja sobie cebulę amunicję, żeby mieć za darmo. Bo ja lubię za darmo. Ja bym chciała amunicję do wyrzutniaki, bo trochę poszło. Chyba takie 25 pocisków. Chyba mi się nie dałeś w ogóle wykazać. I to w ogóle już bronię wycebuliłaś ze skrzynki. A, idź ty. Nawet jednej mi nie dała. No, taka to właśnie. Co się dzieje, jeśli nie potrafi. Czekaj, skąd ja bronię wycebuliłam? No to była skrzynka z bronią. No widzę, przecież otwarta jest. Ja to cebuliłam! Kłamiesz, ona była chyba... Ona była otwarta? Nie wiem, może. A nie, przynajmniej autentycznie, w sensie nie cebuliłam broni. A to kto cebuli, jak nie ty? Nie wiem, podzieliłaby się z tobą, naprawdę. Dobra, autentyk. No wierzę ci, wierzę. Chodź, chodź. A amunicją by się nie podzieliła? Amunicją nie. Amunicją nie. Jak skończy nam się ammo i... Jak mi się skończy ammo... Nie będę miał z tego strzelać, a nas będą atakować, to mi nie dasz, tak? Rozumiem. Tak. Właśnie tak. Ale broń ci dam zawsze. Możesz przejść tędy? Ty, co jest? O, ty, co to lata? Raczek, tylko że... A tego się zabić nie dało. Właśnie... Właśnie. Właśnie. Ty, tu lecą kolejne. Jak pożeracz. Czy da się nim coś zrobić? Jakiś damage? Da się. Ja zabiłem jednego. A to są jakieś słabiaki, 13 levele. Może bo one pikować mogą. No bo one są nad skałą. Bo nad skałą są. Raczej przejść trochę dalej. No i to troszkę dużo ich nawet. A, z ich tu porobimy. Chyba wszystkie. Ej, nie zabierajmy
wszystkich. No co ja mam zrobić, no jak mam karabin dobry? O, jest ten fragment. Pitos. A może właśnie w tej, o, a może w tej skrzynce był sam Pitos i nie było broni. To jest, ja zawaliłam, tak też mogłam. Niemożliwe. Ty, w ogóle jaka zorza tu jest taka, nie wiem czy widzisz, taka biała luna. Jak się patrzy na to przejście wokół tego. A to nie jest mgła? A nie, no to nie jest mgła, bo to tu jest odcięcie takie w tym miejscu, nawet widać je. Jak się jakby kończy taka granica harda. Więc nie, to nie jest mgła. Jak na moje to jest mgła, ale co kto woli. No nie wiem, czy mgła ma granicę taką twardą, że tak powiem, ale no niech ci będzie. Może mieć, ma. Idę w ogóle zobaczyć jeszcze tam do wieży, może gdzieś tutaj na polu bitwy skrzynki są, kto wie. Ja po prostu teraz będę smutać, bo się w ogóle nie przydałam w tej bitwie. Ej. No bo to ani był duży trochę. Przeciwnik, a duży przeciwnik wymaga dużego kalibru. A ty masz tylko małe kalibry, także ten. Nie no, troszkę mu postrzelałam ze snajpy, ale do tych raków w ogóle nic, zero. A to i tak jakieś 13 levela były, no. To ale były takie popierdółki, dekoracje. No ale widzisz, jak 13 levela nie umiem trafić, to coś jest nie tak. No to level nie wpływa na łatwość w trafieniu. Nie wiem, czy wiesz. No dobrze, no ale ja mam 31. No, 31 level i dalej się nie umiesz grać. No. Mam to rzeczywiście taka zadga. Nie mów do mnie takich rzeczy, bo się szczelę w dupsko. Rozumiem. Ze snajpy. Zobaczysz. A trafisz? Tak. O. Tam zawsze. Aha! To jest rasizm. Pa, 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 pa. O! Masz. O, ty mała wredna. Aha! Ekran? Nie. A szkoda. Ale ostatnio bym wiedział, że się cząchał. Ale już lepiej strzelałeś. Mega parę. Kulowa tam jest. No. Tam mi ucieka. Ja wcześniej mówiłam i w nią strzeliłam ze dwa razy, ale stwierdziłam, że... Nie, to nie jest ta, bo jedną zabiłem kulową. Ale nie, to była ta, którą ja zostawiłam, bo stwierdziłam, że... Tak? Co ja się będę? No co ty się będziesz? Idę ją narypać. Dawaj, wieżyczka, bijem ją. Ja jej trochę kryt wsadziłam już, no trochę jej wsadziłam. Ty je dostałeś jednego shota ode mnie praktycznie. Ale ja to strzelałam, więc... Tu więcej króli jest, sami królowie tutaj łażą. Nie wiem, czy to widzisz. A jakiś modyfikator klasy jest, co zgarnąłem. O. Ale to szokuje na artefakt jakiś kurde erdiański. Halo, policja. Dobrze idziemy. Tup. Skrzynka! Za amunicją czy nie? Tak, ale... No to po co ja się wracam? I tak nic nie dostanę. Ale... Coś tam jeszcze zostało, ale nie wiem czy... Bo nie wiem czy to nie było czasem do pistoletu. To... Ten, ale powiem ci, że ta wyrzutnia jakie to naprawdę cudowna jest. Naprawdę po prostu cudo inżynierii nowoczesnej. A to się cieszę, że się cieszysz. Tup. I w ogóle teraz pytanie się pojawia, bardzo ważne. Testujemy bramy, czy działa w dwie strony? Czy od razu typamy? Testujemy, czemu nie? Testujemy? Nie mam nic do stracenia. Dobra. No, I takie próbujemy przejść i się rozpimy w ścianie. Nie, to by było trochę sadgę. Ale no, przekonamy się widzowie, czy działa w dwie strony. Ty, ale patrz. W dwie strony, czy nie? Zobaczmy. Wejść się da w bramę. Pytanie, czy da się wyjść z bramy. Da się wrócić. No. Ty, działa. Działa. Jakoś działa. O my wie, naprawiłeś grę. Tylko w sumie ty i tak to mogliśmy się tam, bo co musimy z buta lecieć do najbliższej teleportacji. A tu cię jeszcze te mówki zjarpią, o właśnie. Fakt, że młode, bo młode, ale się zjarpią. Macie granaty. No ja sobie mogę pod nogami, pod nogi rzucić. Rzucę im 3. O, nowa misja na tablicy zlecenia na zadupiu. Ohoho. Tak, white people happy. A jestem minimapę naprawić. Ty, nawet ten Shunien Tail ma dla nas questy. I po co naprawiasz minimapę, skoro my tu topamy już? Okay. Na dolne przejście? A mamy odejść tego questa? Ale chwila. Ja wam teraz powiem jedną rzecz, którą sobie zaspoilowałem. Na Wikipedii, jak sobie siedziałem. Czemu siedzisz w menu? Kiedy ja chcę tepać. Doluję wesoło. Ale no, już. Że w nowej przystani, podczas robienia tego questa, jeśli się nie mylę, jest tutaj chatka,
Tam albo niebieskie ściany, albo zielone, chyba niebieskie. I tylko podczas tego questa da się do niej wejść. Więc teraz musimy ją znaleźć. Nie no, to szukamy totalnie. Albo niebieskie ściany ma, albo zielone. Tylko teraz pytanie, która to jest. Zobacz. I tam podobno jest coś fajnego, ale nie wiem co. I ona gdzieś jest na uboczu też, tego miasta. Czemu biegasz za mną akurat? Jak tak słyszę. Patrzę, czy da się tu pójść, bo się boję, że się zgubię sama. To jest jakaś niebieska chata. To jest to? A to nie jest to, co my widzieliśmy gdzieś tam z góry? Kiedyś? Nie wiem właśnie. Kto tam się drze, juhu. Ale się kojarzy, że to nie ten quest. Brawo, Dawid. Brawo. Cieszą obok tego typu jakieś dźwięki, które wydają się dziwne. Gdzie ty masz tą chatę, co niby to miała być tamta? No właśnie, to chyba nie ta. To wiesz co, może zrobimy cięcie, ja to sprawdzę na szybko. Co o tym sądzisz? Dobra. To panowie, cięcie, ja sprawdzę na wiki, zobaczymy czy to teraz i czy na pewno tu. Dobra. Hello, hello, kurde, wracamy. To jest ta chatka, kurde. Tak, to jest strzałka. Tak, jest strzałka do niej. I kurde, my do niej niestety już wejść nie możemy, bo przeczytałem na wiki, że do niej wejść nie można w momencie po podniesieniu klucza. A my już ten klucz niestety podnieśliśmy. Po zabiciu bossa. Sadgę, smaczek no. Zaminął, ale jest. Tak, ale to jakby ktoś się zastanawiał, to jest tutaj dokładnie, nawet strzałka jest, jak to można znaczyło. Sobie gdzieś tam coś obejrzeć albo zagrać i wejść. Nie, no. Tak jak pamiętajcie, przed podniesieniem fragmentu klucza, bo po niej już nie wejdziecie. Nas niestety kurde ominął ten pokoik. A szkoda, niedoedukowani. Bo kurde byłem ciekawy, co tam jest w środku. A no niestety. Za głupotę się płaci. A wiecie, za niedoczytanie i słabą pamięć. Ja nie wiedziałam w ogóle, więc... W sumie to bym się nie przejmowała. I się kurde widzowie też dowiedzieli. No, dobra. Ale niestety nie zobaczą, co tam jest u nas. Jak już tu u siebie w gierce. Dobra, wsiadasz? Miałam powiedzieć, że to jest taka trochę darmowa reklama gry, bo nie zobaczą u nas, teraz tu sobie będą ją pobierać. Tak. Co tam jest? Kurde, co? Tak, na pewno każdy ją teraz kupi, tylko po to, żeby zobaczyć, co tam jest w tej chatce. Tak. Zdecydowanie tak. To był bardzo dobry chwyt marketingowy, zapłaciłem mi 100 tysięcy koreańskich pasów. Za ten ruch. Tak było. Podzielisz się? Jak dostanę? A wątpię, że dostanę. Okay. to jest takie trochę smutne, że kurde my z nimi walczymy, mają 10 leveli wyżej. Smutne jest to, że powiedziałeś, że ci zapłacili, jak jeszcze nie dostałeś. Okej. Zgarnąłeś no ten niestety. Zgarnąłeś. Nie, nie zgarnąłem. Wiesz, co jest smutne? No takiego. Że zaczynam się robić głodno. Ja też. No. A wiesz co jest jeszcze bardziej smutne? No. Że kurde my dostajemy od gierki nowe questy poboczne, a my już mamy stare questy poboczne, na które jesteśmy już overleveled i to tak mocno. Dlaczego ta gra taka jest? Więc ja nie wiem, czy my będziemy robić questy poboczne, tak to są overleveled, to po prostu je sobie pominiemy. Nie no, musimy robić wszystko. No okej. No to teraz pytanie, robimy dalej questy główne, czy teraz stopujemy i idziemy poboczniaki robić? A może poboczniaki, jak chcesz. Chociaż ja bym zrobił jeszcze jednego tego, bo jest bardzo fajne miejsce, nazwy klap to powolniony i chwila, zapomniałem jeszcze jedne rzeczy tutaj zrobić. Bardzo ważne zresztą. Tam jeszcze jest jakaś skrzynka, ale chyba tylko za amunicją, chyba? Nie no, to jest skrzynka z bronią. Tam na górze? Tak. Oj, niebieski pistolet. Zgania wszystko. Aha! Bo sam sobie był. No, same pistolety za tysiaka. Jeden niebieski. I to jeszcze jest to druga skrzynka dla parkurzystów. Zobaczysz, wejdę tam. Wejdziesz? No dobrze. Kiedyś. Nie no, nie ma szans. Jak tam wejść? No tam po prostu sobie do góry wejść. Dobra, to poczekam na ciebie może. Zajmę się na dolny schodek sobie zejść najpierw. O, i teraz do mnie. Jej, dobra. Nie spadłam. To ja otwieram. Co ja mam otworzyć? Otworzyłam. I co mam? SMG jakieś? No i szukanie. Kto by szukał na to SMG?
I chyba lecą jaki? Ty, one sam śpią, te pajek wiszą jak nietoperze. A kurde, strzelę je. Z wyrzutu rakiet. Ale one i tak się rzucą na nas. Jak tam podejdziemy. Okej. Jest syk. A, już po nich, a ja już snajper wyciągnęłam. Mówiłem, że z wyrzutu rakiet je pociągnę. Nie słuchałaś mnie. Słuchałam, tylko nie wiedziałam, że aż tak padną. I że trafisz tak ładnie. Aha. To było niemiłe. Otwieram. To coś niemiłe dzisiaj. O. Coś dla ciebie? Wezmę? Właśnie to jest broń, która nie ma amunicji. O. To jest widzę snajpa. Tak najbardziej. To jest tak zwana broń erydiańska. Ona jest w ogóle rzadka. Nawet rzadsze niż legendarne. No. I one niby są spoko, bo niby ma, w sensie no damage'a jakoś nie ma dużo. Ma 182 damage'a, czyli no bardzo mało. Ale no jej plus jest taki, że ma pewno no nieskończone ammo. Tylko, że nie da się zniszczać w nieskończoność, tylko to działa tak, że po prostu ona się ładuje. W sensie kiedy możesz sobie postrzelać trochę, a później musisz poużywać innej, no bo ona się musi naładować jakby. Czaisz bazę. Nie czaisz? Halo? Ale halo, redaktorka. Chyba redaktorkę by wyrzuciło z linii. Disco ci kurde przejdzie. Gdzie my mamy tego questa odejść? O, dzień dobry, Wracasz, Chyba nowo cię nie ma. Broń mardiańską ma dużo damage'a i co? Znaczy nie słyszałaś mnie, ja to kurde wywód cię robiłem. Właśnie się domyślam. Ej! Wywaliło mnie! Się... Aha! Umiesz jeździć dalej tutaj. XD? Dobra, no to robimy, to robimy szybkie cięcie i widzimy się, jak elektryka wyci. Albo w sumie, wiecie co? Mamy 27 minut nagania, fight nagania będzie krótsze, ale skończymy sobie w tym momencie odcinek. To jest szybkie cięcie na płakanie. Okay. Nie, no nie robimy cięcia, skończymy sobie odcineczek. Dobrze. Więc się pożegnaj ładnie, ty masz ty pierwszy. Ale za to, że mnie wywaliło, chcę dużo komentarzy, a w komentarzach dużo miłości. A poza tym możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, i wbijać na streamki i oglądać kolejne odcinki. Tak, bye bye. Pa, pa.